Witam wszystkich ciepło, z tej strony Łukasz 564, a to już 11 albo 12 odcinek serii Gramy w Penumbra Przebudzenie. Ostatnio skończyliśmy po tym głupim tunelu z tymi głupimi pająkami w tym miejscu i jakiś koleś przez radio, ten Red cały, powiedział nam, że gdzieś tu jest środek owadobójczy. Duży klucz. Gdzieś tu kanister z benzyną, z benzyny. Gdzieś tu musi być, mówisz, tak, Marian? Ja może wiem, ja wiem, a może... Wiedziałem. Bardzo. What the fuck? Ale... Ajajaj, nie wiem, czy tu dobrze poszedłem, czy tam były te drzwi, jeszcze trzeba było zbadać, może... Może lepiej pójdę do tamtych drzwi i tak mogę się jakby co wrócić, a tutaj nie wiem, czy się będę mógł wrócić. Co tu jest? Kurde, wszystko napierdzielam kilofem. A tu są jeszcze drzwi. O, 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 flera, flera. No nie ma to nic za bardzo. A ten kanister, no gdzie on ma być niby? Jeszcze tutaj. Ej, nie latarka, tylko pałeczka. Jedyneczka, jedyneczka. Też kupa. Jeszcze te drzwi zbadam. Nie ma, dałem sobie klufa na jedynkę, bo kurczę, te pająki mnie cały czas zabijały. Ha! Wróciliśmy do tego... do tych tuneli? No tak! Czyli tutaj na pewno nie idziemy. Tu na 100% nie. To było zamknięte, pamiętacie? Teraz się otworzyło. Dobrze. Czyli mieliśmy iść tutaj. Oj, muzyka się zmieniła. O fuck, jak tu jest strasznie. Nie widzę powodu, dla którego to mechaniczne ramię miałoby nie działać. Ja też. Hello? Paletę odsuniemy. Muzyka jest obłędna. O kurde, jaka muzyka. Więc wróciliśmy po raz kolejny do punktu wyjścia. Więc kill off. Kolejne ślepe przejście. To mnie zapewne zabije. Fuck off! Ja wiedziałem. Ale wolałem się domyśleć, albo znaczy spróbować. Hello! No, już myślałem, że mnie gdzieś wywali, nie wiadomo gdzie. Jak to wyłączyć teraz? Więc tak, o! A może da się to rozwalić? Dupa! Ta paleta pewnie po coś służy. Ale przecież, jaki typ ze mnie. Czemu Marian nie chce... O właśnie, kucnąć. O, o, aaaah! Marian, wchodź tam. Mówię ci, wchodź tam. Oki. Okay.
Yeah! No, żal. I wróciliśmy do punktu wyjścia. Ok. Czyli... Tam nie przejdziemy. Czyli coś trzeba jakoś włączyć to. Save! Oh yeah! Nie chcę się tego czytać. Po przebojach z generatorem uruchomienie tego dźwigu nie powinno nastręczyć zbyt wielu problemów. O, szafeczki. Ale ja lubię takie... O! Co to jest? Mity generalskie. Chyba was Bóg opuścił, że ja to będę czytać. Ale bajer! Może... Najpierw... pomyślmy, po co mamy ten dźwig ruszać, bo jak na razie nie widzę powodu, żeby go... Chyba, że tam coś jest. Tam coś jest? Tam trzeba się dostać! Tam trzeba się dostać! Więc... Ciągnij, Marian. No, mi się wydaje, że on raczej tam nie... A, jednak jesteś silny! Chłop! Chłop na skwał! Tu... Drugie się podsunie, a trzecie da się na górę. Więc trzeba w drugą stronę, żeby to w drugą stronę poszło. W górę! Nie! O! Jak się robi w górę? To nie, to nie. To na dół chyba. Tak, o. Aha, i teraz trzeba przysunąć i to przysunąć. Okej. I teraz jak było zaś na dół? To chyba. Yeah! Oh fuck! Co ja zrobiłem? Nic. No nic. Spróbujemy tak wejść. Aha, tu jest to jedno. Jeszcze mam paletę, jakby co? Jakbyśmy naprawdę nie umieli tam wejść. Oki. Chyba da radę. Jee. Bach! I bach. O! Nie lubię tych... szeptów. Hello? O! Jesteśmy po drugiej stronie, świetnie. Co to jest? Benzyna! O! O tym kluczu i zbiorniku mówił Red, tak? No i... Teraz się nie wrócimy. A, wrócimy się. Okej. Chwileczkę. Do góry, ale... Po co nam ten klucz? Do czego on służy? Może tak zróbmy. Za ogrodzeniem jakimś tam. Aha, to ogrodzenie! A! To już wiem, o co kaman, teraz trzeba się wrócić. Fuck, ja nie umiem sobie poradzić z tą paletą. O! Haha, to jest dobre, widzieliście to? O fuck, widzieliście to? Aaaa! O! Ciągnij. Trzeba ją jakoś obrócić. Wracamy. Teraz chyba na dół trzeba zeskoczyć. Tak mi się wydaje. O. No i pięknie. Ale ta paleta była odsunięta. Ja ją odsunąłem.
Okej. I teraz można otworzyć na tą, tą bramę. Kurde, pewnie lesi będą biegać. Chwileczkę, a po co benzyna nam? Kanister benzyny, bardzo duży opis. Gdzie my jesteśmy? A nic, będziemy szukać. Hello? Fuck, Lesi! Gdzie ona jest? Jest. Jest, udało mi się ją trafić. Nie chowaj kilofa! O, jest. Ja pierdziele. To już mięsko ich nie interesuje. Nie. Jeszcze jedno tylko mi zostało. Na jedynce się chowa, okej. Tu jest to. Fuck, tutaj byłem w ogóle? No wątpię, że tutaj klucz będzie pasować, przecież to jest zamknięte. Duży klucz. Co? Co tam pisało? Duży kluczyk do jakiegoś pojazdu. O! A to? Po co to jest? Te butle po coś są. Widzieliście? Patrzcie. Pong. Nawet nie trzeba ich podnosić później, jak się przewrócą. Bo się nie przewrócą. Co tu jest? Uwaga. Ja pier... Co ja zrobiłem? Tam jest Lesi. Spieprzaj. Przecież wróciłem się. Słuchajcie, do jakiegoś pojazdu, ale do jakiego? No ciekawy jestem bardzo. Wyrobisko. Chwileczkę, jeszcze raz. Za tym ogrodzeniem po prawej powinien znajdować się otwór lub punkt dostępu prowadzący... Aha, to jest to co wcześniej było, to nie. Wiecie co wam powiem, trochę ta penumbra jedynka jest nudna. Ja już czekam w końcu z niecierpliwością na penumbrę czarną plagę, bo tam widziałem te potworki biegały, to jest o wiele ciekawiej niż jakieś głupie psy i pająki jakieś. Takie to dziwne. Ale nie mówię, że nie jest ciekawa, bo jest. Te zagadki są całkiem takie fajne nawet. Nie jest źle. Okej, na razie w tym miejscu kończymy. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!